Cześć wszystkim. Dzisiaj znajdujemy się w lesie. Tutaj jest taka wychodna żyły kwarcowej. Grzebiemy gdzie się da, gdzie coś wychodzi, gdzie się coś pokazuje. Tutaj za chwilkę pokażę, co Radek tutaj podniósł z hałdy, już wydobyte wcześniej. Do słońca. Mamy taki zlepek kryształów. Właśnie tego typu kryształków poszukujemy. W jednym z nich znajduje się inkluzja złota. Tylko muszę go znaleźć. Aha, tutaj, w tym miejscu. Że to będzie tak słabo trochę widać chyba. No, coś tam widać. Podejrzewam, że będzie widoczne. Ok. Tak to wygląda. Działamy dalej. Dzień dobry. Działamy dalej, grzebiemy dalej. Jak coś będzie wychodzić, nagrywamy. No. I kolejny środek z kwarcami. No faktycznie. Tak jak były zawsze wypalone cały czas, tak tu jest ich coraz więcej. A niech się trafią te pokryte tlenkami, złota, metalu jakiegoś. Tak. Właśnie widzimy tutaj aura, kwarc tak zwany. Mam nadzieję, że nagranie odda efekt takiego tęczowego mienienia się kamienia. Chociaż w niektórych miejscach widzę na podglądzie, że widać, także jest ok. I szukamy dalej. No, weź teraz do kamery, pokaż ten. No, tu są takie mikroskopijne, faktycznie. Malutkie. No to widzisz. No to mamy dziwne miejsce. Zamiast szukać w głąb, to mamy szukać przy samej powierzchni. No bo im niżej, tym są bardziej wypalone te puste przestrzenie. Im wyżej jesteśmy, tym te kwarce są pełniejsze. Może w końcu się trafi coś lepszego jeszcze. No, tak jak jedno z tamtych. Na zakończenie, nie? No, taka druza, taki pocket. No, przydałoby się, nie? O, no by było coś. Dobra. Ale zostawimy, zobaczymy. No, wyczyszczę go. Pewnie, pewnie. Zobaczymy, co będzie. Oczywiście. Lecimy dalej. Dawaj. No i dwa. No! Ja go trzymam, weź go tam kurczę. Ale ledwo, dobra. O! Zaraz mi znasz. Dobrze polecę. O ja trzy... Biedne drzewo. Cię... Poszło! No, udało się. Kolejny maluch. Ale im wyżej, tak dziwnie, tym mniej są wypalone. No, faktycznie. Okej. Okay. Trzeba grzebać dalej po prostu jeszcze. No, trzeba coś znaleźć konkretniejszego. No. Siedzi. Do wyczyszczenia. Taka mikroszczoteczka się trafiła i tam Radek coś zrobił. Już. Co, im głębiej, to coraz jakieś tam większe wychodzą. Coraz delikatniej głębsze. Większe. No faktycznie, patrz jaki duży. No, jak na to miejsce teraz tutaj, to był... Bardzo duży. No, więc kopiemy dalej. No oczywiście. Im bardziej schodzę, tym jest lepiej. Kolejna druza z kryształami. Też są kryształki. O, tu...
Delikatne kryształy, ale widzisz, delikatne kryształy takie powiedzmy gdzieś tam się tworzą i dupa blada dalej. Dupa blada. Kolejny wrośnięty tam siedzi. Ale tego wywalić, nie? Tak, tylko po prostu lecimy. A tak całkowicie przypadkiem właśnie od góry się zaczęło. No. Ogólniejsze partie ciśnienia, temperatury na to wszystko. Tak, jesteśmy tutaj od paru godzin. Efekty jakieś tam się pokazały. Widzimy kryształki są. Tutaj, tutaj. Oczywiście wszystko do czyszczenia. Trzeba je wyczyścić, dobrze przejrzeć. Być może w którymś jeszcze znajduje się inkluzja złota. O, takie niewyrobione szczotki jeszcze gdzieś tu się trafiają. Coś tak to wygląda. Co tam masz? Szukamy coś lepszego oczywiście, ale jakieś powoli, powoli kolejne szczoteczki wychodzą. Ale szukamy lepszych. No oczywiście. Jak nic lepszego się nie trafi, to tymi też się zadowolimy. Pewnie. Tutaj mamy też dość duży fragment. Jak widać, są takie bardzo czyste kryształki. Jak na to miejsce, to i tak jest bardzo fajnie. Tutaj duży kryształ. Tak, kończymy dzisiaj przygodę. Efekty jakieś tam są. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jak się filmik podobał, łapka do góry, subskrypcja i do następnego. Trzymajcie się, hej. Na razie. Siemaneczko, cześć, cześć.